Dzień dobry, z tej strony Marcin Czapliński. Witam Was na kanale Czapel Fishing. Dzisiaj postanowiłem wybrać się w poszukiwaniu okoni, sprawdzić, czy już naprawdę żerują. Ale mam dla Was niespodziankę, bo pewnie większość z Was szykuje się do tego sezonu spinningowego, bo już wrzesień może się okazać naprawdę dobrym miesiącem do połowu okoni. Każdy z nas szuka różnych przynęt, skutecznych przynęt i mam dla Was konkurs. Konkurs oczywiście dla subskrybentów kanału Czapel Fishing. Wystarczy być subskrybentem kanału, dać kciuk w górę pod tym filmem i napisać w komentarzu, za co lubisz łowić okonie. Do wygrania 5 opakowań przynęt Fishbay. Konkurs trwa do końca sierpnia. Ja wybiorę najciekawszy, najbardziej kreatywny komentarz i zwycięzca otrzyma te łowne przynęty. A teraz Was zapraszam na krótki filmik, co udało mi się połowić na te wspaniałe przynęty i skuteczne oczywiście. Dlatego jeszcze raz zapraszam Was do konkursu i do obejrzenia tego bardzo krótkiego filmu w poszukiwaniu okoni. No, od razu fajne. No. Siedzę w zielach. Śliczne. Dużo tanta. Połknięta. Fajnie, fajnie zaczęty dzień. Fajne. Czemu mi tak dewastujesz tamte? Słoneczko zaszło. Jakieś okonki pięknie zasysają, nie ma uderzenia, tylko jest zasanie. No, żeby było pochmurno, bo tutaj woda bardzo przejrzysta. Na pewno na brania wpływa to. Jakieś chmurki się pokazały. Może jakiś progres będzie w braniach.
lądował. No, fajne. Fajniutki taki. Tak jak widzieliście, udało mi się połowić okoni. Może nie były za wielkie, nie było może ich bardzo dużo, ale przynęty Fish Bay okazały się skuteczne. Dlatego jeszcze raz Was zapraszam do udziału w konkursie. Co trzeba zrobić? Zasubskrybować kanał Chapel Fishing, dać kciuk w górę pod tym filmem i w komentarzu napisać, za co lubię łowić okonie. Do końca sierpnia konkurs, do wygrania 5 opakowań przynęt Fish Bay. Ja wybiorę najbardziej kreatywny komentarz. I co? Dzięki za oglądanie i do następnej relacji. Żegnam się z Wami. Hej!